Cieszę się, że cię widzę. Obawialiśmy się najgorszego. Co się dzieje? Te tereny są bardzo niebezpieczne. Są tu zwierzęta, których nikt z nas nigdy przedtem nie widział. W pobliżu jest ogromne bagno, które może istnieć już od setek lat. Nie ma dnia, żebyśmy nie zostali zaatakowani przez bestie z bagna. Radzę ci zachować ostrożność, jeśli zamierzasz rozejrzeć się po okolicy. Pohandlujmy. No, koniec z tobą, bestio! Thank you.
Niczego tu nie znajdę. Możesz mnie podszkolić w walce? Pewnie. Czemu nie? Ucz mnie. Hej, ty! Wróć, kiedy... Szybko się uczysz. Zupełnie jak prawdziwy pirat. Trzymam się od tego z daleka. Jakieś wieści? Od czasu powrotu kapitana wszystko wróciło do normy. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Pokaż mi swoje towary. W końcu to była jego decyzja. Słyszałem coś innego. On myśli, że to takie łatwe. On nawet nie wie, jak się trzyma miecz. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? Całkowicie się z tobą zgadzam. On myśli, że to takie łatwe. To było oczywiste od dawna. Widzi i słyszy się to i owo. I tak liczy się tylko siła, więc nie mów mi takich rzeczy. Widzi i słyszy się to i owo. No widzisz, już mi lepiej. Nie można na tym polegać. Ode mnie nie usłyszą nawet słówka. To żadna tajemnica. A człowiek nie wie, komu wierzyć.
Widzi i słyszy się to i owo. Mnie to już nic nie dziwi. Co on wie o służbie? Przecież wiadomo o tym od dawna. Co on wie o służbie? Czego tu nie znajdę. Yeah.
Tu nie ma. Przyzywam cię, Kłachodronie, pradawny przywódco kasty wojowników. Nie znam się na otwieraniu zamków.
Przypomnij mi, o co chodzi z tym wodzem Quahodronem. Powinieneś znaleźć jego grób i przywołać ducha słowami strażnika umarłych. Masz je spisane. Musisz je jedynie głośno wypowiedzieć. Naucz mnie tego dziwnego języka. Zacznijmy od czegoś prostego. Nauczę cię języka wieśniaków. Teksty pisane w języku wieśniaków traktują zwykle o sprawach przyziemnych, pracy, miłości, zaopatrzeniu czy żywności. Język ten był powszechnie wykorzystywany w mieście, tak więc będziesz w stanie zrozumieć większość tekstów, które tam znajdziesz. Idź i sprawdź swoją nową wiedzę. Przekonasz się, że pisma budowniczych nie stanowią już dla ciebie zagadki. Naucz mnie tego dziwnego języka. Znasz już język wieśniaków. Język wojowników jest nieco trudniejszy. Teksty pisane w języku wojowników dotyczą zwykle wojny i broni. Nauczysz się wielu przydatnych rzeczy. Idź i sprawdź swoją nową wiedzę. Przekonasz się, że pisma budowniczych nie stanowią już dla ciebie zagadki.
Dlaczego zakłócasz mój spokój, strażniku? Powiedz mi, z czym do mnie przychodzisz? Ktoś dostał się do świątyni Adanosa. Niemożliwe! Sam zablokowałem bramę. Nie można jej sforsować. Czyżby? Kraj rozdzierają trzęsienia ziemi. Jeśli czegoś nie zrobimy, cała wyspa zostanie zatopiona. Nic już nie możemy zrobić. A Jarkandar spadł gniew Adanosa, który zniszczy wszystkich niewiernych. Pozwól mi wejść do świątyni Adanosa. Świątynia ma pozostać zamknięta na całą wieczność. Tak zdecydowała Rada. Wielka mądrość starożytnych musi cię przytłaczać. Człowiek twojej pozycji nie może się tak do mnie zwracać. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nie jesteś tym, za kogo się podajesz. Jeśli naprawdę potrzebujesz mojej pomocy, będziesz musiał udowodnić swe intencje. Odpowiedz na moje pytania, abym miał pewność, że nie wyjawię tajemnic obcemu. Zadawaj swe pytania. Jestem Kłahodron, dawny generał Jarkandaru. Przebudziłeś mnie. Do której kasty należysz? Strażnicy umarłych. Zdolności strażnika umarłych pozwoliły ci mnie obudzić. To prawda. Jeśli naprawdę jesteś tym, za kogo się podajesz, zdołasz odpowiedzieć na wszystkie moje pytania. Za wyjątkiem jednego! Kto niegdyś bronił mieszkańców Jarkandaru przed wrogimi atakami? Kasta wojowników. Kto może wydać mi bezpośredni rozkaz? Kapłani. Kto jest odpowiedzialny za zło, które na nas spadło?
kasta wojowników. Kto ma decydujący głos w Radzie Pięciu? Uczeni. Kto łagodzi cierpienia i opiekuje się chorymi? Uzdrowiciele. Kto zamknął portal, by uchronić ludzi przed złem? Nie wiem. Dobrze, ufam ci i udzielę pomocy. Jakiś parszywy drań dostał się do świątyni Adanosa. Jeśli natychmiast nie wpuścisz mnie do świątyni, rozpęta się tu piekło. Niemożliwe! Najwyższy kapłan Kalimon i ja jesteśmy jedynymi w Jarkandarze, którzy wiedzą, jak otworzyć portal w świątyni Adanosa. Cóż, wygląda na to, że ten Kardimon się wygadał. Powtarzam, brama została otwarta. Widziałem to na własne oczy. Dobrze, słyszę prawdę w twoim głosie. Nie będę już wątpić w twe słowa. Mam nadzieję. Weź zatem słowo, które otworzy ci przejście. Zapisane jest na tej kamiennej tablicy. Wypowiedz je przy zamkniętej bramie świątyni, a stanie ona otworem. Mój czas dobiega końca. Nie mogę ci więcej pomóc. Ale strzeż się. Pamiętaj o komnatach Adanosa. Albo spotka cię pewna śmierć. Zaczekaj, o co chodzi z tymi komnatami? Gasną me siły. Żegnaj. Spotkamy się ponownie w krainie.